wiesz, nie chcesz czegoś oglądać. Nikt tego nie chce oglądać. Tam nie ma zawodników, tam nikt się nie buduje. Każdy chce uciec. Co lepszy zawodnik się tam powalczy, to idzie dalej. To jest, jak Bellator jeszcze możemy mieć sporo za, nie wiem, jakby wątpliwości wokół ich polityki, to World Series of Fighting jest po prostu organizacją, która istnieje tylko i wyłącznie dla ich kontraktów chyba telewizyjnego, bo innego sensu nie widzę. No, to nie przypadek, że właśnie z tego powodu pojawiają się głosy, że no to jest sponsorowane przez ZUFE, która w ten sposób blokuje ten kontrakt z NBC, żeby nikt inny tam tego kontraktu nie przejął. No. No, mieliśmy jeszcze taki obrazek, nie wiem, czy galę wcześniej, czy dwie gale wcześniej, podczas ważenia właśnie Rejsefo wyszedł ze swoim zawodnikiem na UFC. Tak, i bardzo, że tak powiem, wylewnie przywitał się tak, z Dejną. Przytulali się z Dejną, także... Znaczy, tutaj, głosy były już od samego początku, tak? Tylko myślicie, że to będzie nadal ukrywany fakt, czy w końcu ktoś o tym powie otwarcie, że no także tak po prostu jest? Nie, no nikt się do tego nigdy nie przyzna, no taka tajemnica Poliszynela. No, zabawna organizacja, muszę powiedzieć, a nie wiem, czy... Ja nie widziałem nic poza tą jedną walką, rozumiem, że wy też nie widzieliście. Znaczy, no, podsumowując rozmowę o tej organizacji, możemy zobaczyć na imię i nazwisko gościa, który wygrał co-main event. No, wyłączyłem sobie rozpiskę, więc... No, nazywa się Joe Condon. No. Ciężki żart, ale okej. Okej, okay. Słuchajcie, w ten weekend również odbyła się gala Bellator. Ja osobiście nie miałem okazji nadrobić walk, także wiem, że Marcin, ty widziałeś tutaj main event i co-main event, także opowiedz nam, co tam działo się w walce Freire ze Straussem i Karahaniego z Jenkinsem. To tak, jeśli chodzi o main event, czyli walkę o pas Freire kontra Strauss, to trzeba powiedzieć, że to nie był ten Freire z pojedynku z Kuranem. Niestety miał duży problem z wyczuciem zasięgu, bo w pierwszej rundzie brakowało mu często kilka, niby ciosy były zadawane w tempo i szybko, ale brakowało mu, nie wiem, 5, czasem 10 centymetrów do tego, żeby dosięgnąć Straussa. I tutaj naprawdę pierwsza runda, z tego co pamiętam, była ewidentnie dla Straussa. Druga runda to jest też taki przykład do rozważenia sędziowskiego, bo tę walkę sędziował Big John McCarthy. I tam były dwa kopnięcia Straussa w krocze. I w momencie, kiedy wznowiono walkę, Strauss przez swoje niepoważne zbyt zachowanie włożył palec do oka Pitbullowi. I już wtedy, po pierwszym takim zdarzeniu, McCarthy odjął mu punkt. Także myślę, że gdyby coś takiego miało miejsce w UFC, to nigdy by się na taki krok nie zdecydował, co też dla mnie było dosyć dziwne. A dlaczego taką teorię, że w UFC by to się nie wydarzyło? No bo widzimy, co się dzieje w UFC, ile razy te palce wędrują do oczu przeciwników i problem jest dyskutowany i rozpatrywany od ładnych 2 lat. Czyli sugerujesz podwójne standardy, jeżeli chodzi o Johna McCarthy'ego. Nie sądzę, żeby ten sam sędzia inaczej zachował się. Słuchajcie, tylko że no on stwierdził coś takiego, że to było specjalne, tak? Jakby z przebiegu walki, no, w żaden sposób nie można było wywnioskować tego, czy to było specjalne, czy też nie. No, jakby wielu zawodników UFC ma tą gardę dosyć, no, można powiedzieć, otwartą, tak? I często dotyka czoła, czy tam twarzy przeciwnika otwartą dłonią i no nie było takich sytuacji, tak? A to też nie było aż tak trudne dla Pitbulla, żeby wrócić do tej walki, tak? Bo potrzebował tylko chwili przerwy. Także no dla mnie no całkowicie niezrozumiała decyzja ze strony Big Johna. No i tutaj dzięki temu, że w tej akurat rundzie Freire się obudził, to wygrał ją przewagą 2 punktów. Następna trzecia runda to też
To też przewaga to Straussa i on tę trzecią rundę zapisał na swoją korzyść. Natomiast w czwartej rundzie no, ona była dosyć dramatyczna, ponieważ tam znowu Strauss miał przewagę. Nawet jednym z ciosów udało mu się położyć na chwilę Brazylijczyka. Ale po jakby wznowieniu walki, po kolejnym przerwaniu pitbullowi udało się obalić Straussa i tam udusić, także wrócił z dalekiej podróży. No, naprawdę to nie była walka, która porwała jakby tym sportowym aspektem. I no, tutaj musi Pitbull zastanowić się nad tym, jak przygotowywał się do tej walki, jak ona przebiegła, bo jeżeli dalej tak będzie, to na pewno to nie jest tak, jak on o sobie mówi, tak, że w tej wadze jest drugim zawodnikiem zaraz za Aldo. Tutaj czołówka UFC w takiej dyspozycji, w jakiej był w ostatniej walce, by go zmieliła. Także tyle o tym. Natomiast jeśli chodzi o Karakana, walkę Karakana z Jenkinsem, to tutaj szybko Karakan poradził sobie z babą Jenkinsem. Udusił go. Tutaj bardziej zastanawiająca jest postawa Herba Deana, no, który dość długo oczekiwał do tego, żeby przerwać walkę, bo ta giletyna była nawet zapięta w stójce. I kiedy Boba Jenkins już jakby nie miał sił dalej się bronić i upadł na kolana, to już był jakby znak ku temu, że ta giletyna jest mocno dopięta i powinien Herbin zareagować. No, niestety poczekał, aż Baba Jenkins będzie nieprzytomny i dopiero wtedy przerwał, także tutaj zdecydowanie za późna ale, reakcja. Poczekaj, ale to Jenkins klepał czy coś takiego? Czy... Nie klepał. No to dlaczego nie odpłynął. Odpłynął, tak. Ale odpłynął. Tylko, że... Aha, ale odpłynął. Tak. No bo no, ja nie byłbym za tym, żeby przerywać kiedy zapięte poddania, ale to, jeszcze... że był długo, jakby... Ale już długo był odpięty, tak? Długo aha, był dobra. Odpłynięty, że okay. Tak powiem. Tak? Dobrze. Generalnie no, sytuacja jak z pojedynku Lindlanda z Mamedem, tak? Że tutaj porozumiewał się zawodnik, który zapiął gilotynę z sędzią, tak? Żeby no, może wejść przerwi. No cóż, no najlepszym się zdarza. Nie? To, no, ilość walk, które Herb wysędziuje na 100, jedna się zawsze zdarzy z jakąś wpadką. Także nie wiem, czy Wojek masz coś do dodania? Nie wiem, coś ochrzanić. No, oglądaliśmy tę walkę. To właśnie jeden koniec tego pojedynku z Łukaszem Bosackim, Łukaszem Poremskim, czyli no, doświadczonymi ringowymi tutaj z Polski. Ja myślę, że też nie przesadzałbym z tą krytyką, bo no, jakby ręka Jenkinsowi spadła w taki sposób, że można było nie zauważyć, że on faktycznie odpłynął, a to też nie było tak wiele sekund, żeby tutaj powstało jakieś duże zagrożenie, chyba z tego co liczyliśmy, nie było to chyba 6 sekund, więc no czasami ja sam zresztą w zeszłym roku, chociaż no, gdzieś gdzie mi do doświadczenia, nie mówię już Herba Deana, chociażby Łukasza Bosackiego, popełniłem podobny błąd, więc trochę inaczej patrzę na takie sytuacje. Znaczy nie, no wiecie, no, też jakoś tam mocno go nie krytykuję, po prostu trzeba zauważyć, że no za późno to było przerwanie i tyle. Okej, okay, a powiedz Woju, no, jak wyglądała ta sytuacja w biurze, jak całe biuro KSW siedzi i ogląda walkę Swickera z Houstonem Aleksandrem? Dużo emocji było w biurze, jak to oglądaliście? Bardzo, bardzo dużo, jak ci się to śniło. Ale to, jakkolwiek się odbiło to w biurze, że takie zestawienie jest, jakkolwiek śledzicie kariery swoich byłych... Tak, bo to był oficjalny eliminator do powrotu do KSW, bo teraz Bellator je organizuje. Okej. Okay. Trylogia, koniec trylogii będzie w KSW, to zwiększy międzynarodowy prestiż oczywiście. Taki jest plan. No ale czekaj, no bo tak się śmiejemy, ale gdzieś tam Swicker był zapowiadany, że ewentualnie można go zobaczyć jeszcze raz w KSW, także chyba taka wygrana wam na rękę. Chciałbym zobaczyć, jak on faktycznie wyglądał w tej walce. Słyszałem, że wcale, znaczy no przede wszystkim dużo, jego forma fizyczna zostawiała jednak sporo do życzenia, więc... Na spokojnie. Tak. Okej.
Myślę, że możemy jeszcze, jak już jesteśmy za granicą, wspomnieć o dwóch zestawieniach od razu. Tak szybciutko tylko. Chad Mendes kontra Ricardo Lamas. Woju, jak typujesz, który z tych zawodników w kwietniu będzie zwycięzcą? Ja myślę, no, wydaje mi się, że generalnie to są bardzo podobni zawodnicy, a Chad Mendes jest lepszy właściwie w każdym elemencie, w którym Ricardo Lamas jest bardzo dobry. Myślę, że i w stójce to jest lepszy kickbokser i zapaśniczo też jest znacznie lepszy. Ma też ten cały arsenał gilotyn i akcji z front headlocka, które są specjalnością Alpha Male, więc pewnie to jest walka, która pójdzie na decyzję, ale no, dużym faworytem powinien być jednak Mendes. Marcin, jakie zdanie odrębne? Absolutnie nie. Ja też się tutaj podpisuję pod tym, co mówi Wojek, także myślę, że możemy powolutku wracać do Polski. Zaczniemy w takiej kolejności jakby kalendarzowej, czyli parę słów o Gali Fen 5. Ja osobiście nie widziałem żadnych walk, w sumie poza walką tutaj Janu Cruza z Biszczakiem, ale to jest, że tak powiem, K1, także nie będziemy o tym szczególnie rozmawiać. Wy, chłopaki, widzieliście coś? No tak, no ja widziałem Marcina Ząbka z Krzysztofem Pietraszakiem, Michała Michalskiego z Adamem Niedźwiedziem. No to od razu przejdźmy do Michalskiego z Niedźwiedziem. Jak podobało się to przerwanie, bo tyle, co już było wokół tego huku, to tutaj pan sędzia, Boże, Jagielski, tak? Jagielski, tak. Tak, już zapisuję kolejną akcję do swojego notesika. Tak, no tutaj no, jakby moje zdanie nie będzie się różniło od tego, co już zostało kilkukrotnie powiedziane w mediach branżowych. Jakby Sebastian Jagielski miał powód do przerwania tej walki, ale absolutnie nie wtedy, kiedy to zrobił. Jakby osoba sędziego Jagielskiego no, jest w środowisku znana. I no może zapytam cię, Marcin, wprost, czy on powinien sędziować dalej? Bo nie zapytam o to Wojka, bo Wojek gdzieś tam się ociera o sędziów, także jak ty uważasz, czy on powinien jeszcze być dopuszczany do sędziowania walk? Ja powiem tak, myślę, że powinien jakby wrócić w cudzysłowie na Almę i tam coś posędziować, bo jakby patrząc na jego zaplecze, tak, jest certyfikowanym czy tam dyplomowanym sędzią boksu, kickboxingu i sandy. Tylko no, już nie pierwszy raz widzimy jakieś braki wyczucia parterowego, tak? I myślę, że tu jest dosyć znaczące to. Wiadomo, że nie ma dużo osób, które miałoby takie papiery, prawda, na sędziowanie jak Jagielski, tak? Aczkolwiek no, nie idą w parze z tą jakością. Jeżeli wróciłby na jakieś amatorskie zawody i tam wychodziłoby mu to dobrze, tak? I nie wiem, podszkoliłby się w pewien sposób z tego parteru, bo wiadomo, że prowadzi szkołę sportu walki, gdzie zapasy i partery to są dyscypliny, które też są trenowane, więc jakoś musi wziąć pod uwagę wszystkie te słowa krytyki i spojrzeć na to z boku i rzeczywiście zastanowić się, czy jest dobrą osobą w dobrym miejscu. Jeżeli dalej chce to robić, to zdecydowanie musi podnieść swoje kwalifikacje, bo słyszałem wywiad z bodajże z portalem sportywalki.org i niezbyt mi się podobało to tłumaczenie. Także zasłanianie się tym, że no, nie zawsze są sędziowie w dobrej pozycji, że to jest pewien dynamizm, że liczy się dobro zawodnika, no wszystko tak, ale to nie w tej sytuacji, tak. Wojuś, masz coś do dodania? No, tu jakby problem główny jest w moim odczuciu z tym, że no faktycznie walka została przerwana w momencie, kiedy Adam Niedźwiedź wstawał do góry, wyraźnie dochodził do siebie i odzyskiwał kontrolę nad tym, co się dzieje w tym pojedynku. No nie był to dobry moment na przerwanie tej walki. Myślę, że tak jak też większość osób powtarzała,
no gdyby ta walka została przerwana wcześniej, w momencie, kiedy tuż po tym, jak Niedźwiedź poleciał na deski, to chyba nikt nie miałby większych pretensji, a na pewno byłyby one mniejsze w tym momencie. No to jest niezrozumiałe, dlaczego wtedy, kiedy zawodnik wraca i odzyskuje kontrolę, no to walka zostaje przerwana. No dobrze, to zejdźmy już z tego złego przerwania, chociaż tylko na koniec dodam, że z tego co wiem, to Federacja FEN nie zamierza zrezygnować z usług pana Jagielskiego. Jagielskiego i to jest moim zdaniem bardziej chyba irytujący fakt niż to, że ktoś nie potrafi sędziować, tylko fakt, że Federacja nie wyciąga wniosków. Okej, zostawiam to, więc to gdzie Marcin, znowu do ciebie wracam. Opowiedz nam, jak tam wyglądała dyspozycja Ząbka i inne walki, jakie widziałeś na tej karcie. To znaczy, no, widziałem tylko właśnie jeszcze main event. No, Marcin zrobił jakby to, co do niego należało i to, co musiał zrobić. No, ta walka nie mogła potoczyć się inaczej. Jak wiemy, Krzysztof Pietraszek no, w ciągu kilkudziesięciu godzin zebrał się, przejechał 700 kilometrów po to tylko i żeby zawalczyć. I sam tutaj Marcin Ząbek powiedział, że jego przeciwnik miał ogromne jaja, żeby podjąć w ogóle rękawice. No, jakby ja zacieram ręce na następny pojedynek już zapowiedziany na FEN 6, czyli Ząbek Browarski, czyli ten pojedynek, do którego planowo miało dojść na tej gali i to będzie tak naprawdę taki sprawdzian dla Marcina, jak on będzie wyglądał po tej długiej przerwie, bo przeciwnik jest bardzo mocny, no a tutaj tak jak powiedziałem, no musiał tę walkę wygrać, a tutaj z tego co pamiętam, to Krzysztof Pietraszek bardziej przegrał z jakimiś swoimi nie do końca zaleczonymi kontuzjami. No ale to też jakby Marcin jest dwie klasy lepszym zawodnikiem, więc tutaj no, zrobił co do niego należało. Poza tym to na karcie chyba tu mamy wysyp podróżujących Białorusinów, którzy trochę tak, nie chcę być złośliwy, ale nabijają rekordy polskim zawodnikom. Także fajnie, że FEN robi galę, ale może warto o ten matchmaking zadbać trochę w inną stronę. Taka moja mała uwaga, bo Ja jakbym mógł się wstrącić, to nie tylko dotyczy FEN-u, to takie lenistwo białoruskie dotyka kolejnych już promotorów. Bo tak jak rozmawialiśmy, ta ekipa krąży po Polsce. Ta ekipa krąży przez areny berserkerów, Gale PLMA, FEN. Ja jestem ciekaw, ile oni muszą razy przegrać, żeby ktoś wreszcie powiedział dość, ja wiem, że to jest bardzo wygodne, że wsiadają do jednego samochodu z jednym trenerem i po jakichś absurdalnie tanich kosztach przyjeżdżają zebrać, nie powiem brzydko, w pierdziel od Polaków, dostać w ciry. No ale nie ma, takie walki nie mają żadnego sensu, tak jak walki Janusza Dylewskiego. Ja nie chciałbym ich oglądać, bo ci Polacy, którzy przepracowują obóz przygotowawczy, trenują ciężko, żeby się pokazać na takiej gali transmitowanej w telewizji, zasługują naprawdę na rywali, którzy postawią jakąkolwiek przed nimi poprzeczkę, a nie tylko się położą przy... inaczej, to nawet nie jest tak, że ci zawodnicy nie pokładam się przy byle okazji, ale oni po prostu nie mają żadnych umiejętności i nie potrafią nic, żeby się przeciwstawić debiutującym przecież w większości polskim zawodnikom, którzy z niej walczyli na tej gali. No właśnie. Także myślę, że tym wesołym akcentem możemy zakończyć przynajmniej aspekt FEN-u i przenieśmy się tutaj w moje strony. Gala Times of Masters, pierwsza krew, odbyła się w tą sobotę w Sopocie. Byliśmy tam razem, Woju, ja jako fotograf, reporter, ty jako sędzia, obserwator. Także tak się szybko przebiegnijmy po tych najważniejszych pojedynkach. Oczywiście Oskar Piechota w main evencie pokonuje Craiga White'a przez, to mamy na stronie źle podane brawo, był to japoński krawat w pierwszej rundzie. Sam źle wpisałeś, no. Dokładnie.
Także, no, bo jak Oskar to mój kolega, także jak widzę go na co dzień, powiedz, jak tobie się podobał Oskar po powrocie, po tej, Boże, dajże 6-miesięcznej przerwie. Znaczy, no, podobał mi się bardzo, no, chociaż to rywal też tutaj nie postawił poprzeczki zbyt wysoko. Jeszcze sam był na tyle uprzejmy, że ściągnął Oskara do parteru. No, fajnie, że wygrał, zrobił wreszcie walkę i mógł się pokazać przed własną publicznością, no ale Oskar jest na takim poziomie sportowym, że no, trudno się tutaj oczekiwać, żeby tacy rywale sprawili mu jakąkolwiek trudność. Zrobił swoją robotę, ja czekam na jego kolejne pojedynki, już mam nadzieję, z lepszymi rywalami. A zdziwiło cię, że Craig w ogóle faktycznie przeniósł tą walkę do parteru? No, oczywiście, no jest. No, jeżeli to jest charakterystyczne, on... ale czy nadal, mnie to nadal dziwi, że tak powiem. Że nawet nie próbował jakiejś konfrontacji. No, no, on naprawdę może wierzył, że jest w stanie nawiązać walkę w tej płaszczyźnie. No, to już jest głównie jego problem, że jest tak naiwny. No, no Oskar nie ukrywa, że ma ambicje bardzo wysoko, czyli celujemy gdzieś tam w UFC. Mam nadzieję, naprawdę, Oskar mój kolega, także tak powiem, nie oceniając po redaktorsku, że no, Oskar naprawdę chce walczyć jak najczęściej, jak najwięcej, bo jego cykl przygotowawczy to praktycznie, no wiadomo, są, to jest sinusoida, raz lepiej, raz gorzej, ale on jest cały czas w treningu i myślę, że kurczę, wziąłby każdą fajną walkę, jak tylko by się przydarzyła, także też apel do Pawła, żeby, kurczę, ogarniał mu te walki. Fakt, że one wypadają i to nie z winy Pawła. I Paweł, do roboty. Ale tak, naprawdę do roboty, bo 2015 to musi być rok Oscara, bo naprawdę, no, tytan pracy i mega talent. Wiem, że do KSW się nie wybiera. Powiedzcie, wy byście byli w ogóle zainteresowani Oscarem tutaj? Nie, zupełnie nas nie interesuje taki zawodnik. Interesuje. Młody, zdolny, po co nam tacy? Bardzo dobrze. I to mi się podoba. Tak ma być. Jest Virgil Tweaker, także... Dobrze, nie, to było takie, wiesz, zaczepne pytanie tylko. Myślę, że tu nie ma co tu więcej powiedzieć, no bo walka była tak krótka, także myślę, że możemy iść dalej. Ominiemy walki K1, przejdziemy do walki w kategorii 70 kg. Roman Szymański pokonuje Jacka Krefta przez gilotynę w trzeciej rundzie. Roman Szymański to jest taki zawodnik, o którym mało osób jeszcze wie, ale wydaje mi się, że to taka mała, rosnąca gwiazda na polskiej scenie, naprawdę pracowity chłopak, zadziora. Wydaje mi się, że w ogóle walka wieczoru na tej gali, bo już jak to mi się wydaje. No nie, no, bez dwóch zdań to była najlepsza walka tej gali i ze względu na właśnie wszystkie aspekty i to, co działo się w klatce i kontrowersje i reakcje publiczności, na pewnym momencie to już osiągnęło olbrzymie szaleństwo, bo tak. I narożnik zachowywał się, Szymańskiego zapobiegał się nieprzepisowo, kibice wbiegali pod klatkę. Sponsorzy wbiegali na klatkę. Tak, mieli pretensje do sędziego, który... Ale to opowiedzcie o co chodzi, bo nikt tego nie widział. No, chodzi o to tak, że... No, walka jest walka chyba dostępna w necie, można gdzieś sobie poszukać, ale już opowiadam. Będzie u nas na stronie. Roman Szymański już chyba w pierwszej rundzie raz tak dość lekkim zaatakował kolanem na głowę w parterze. Przede wszystkim... uderzał głównie na korpus i zdarzyło się, że gdzieś tam przysunął to kolano na twarz, został upomniany. W drugiej rundzie zrobił to po raz kolejny i tym razem sędzia Łukasz Bosacki ostrzegł go, że podniósł zresztą walkę do góry i ostrzegł go, że jeszcze raz zrobi coś takiego, odejmie mu punkt. No i chwilę później Roman Szymański oczywiście po raz kolejny to zrobił i tym razem, no, wzbudziło to wiele kontrowersji na trybunach, ale faktycznie punkt został odjęty i krewni znajomi Jacka wkroczyli do akcji, chcąc spalić bossego na stosie. Chociaż moim zdaniem, no, tu nie było żadnej błędu ze strony ringowego. Te dwa pierwsze faule nie były jakoś bardzo poważne. Krew właściwie nie odczuł jakoś mocno tych ciosów. Zresztą dostał też chwilę na dojście do siebie. Trzecie było trochę mocniejsze, no ale za to już został odjęty punkt i tu odbyło się... Samosąd.
Ale nie, no, odbyło się to wszystko zgodnie moim zdaniem z przepisami. No ale kiedy już Roman Szymański nie uderzał tymi kolanami w parterze, to naprawdę bardzo fajnie kontrolował Krefta, obalał, przechodził do pozycji boszej, właśnie uderzał tymi kolanami na korpus, a w trzeciej rundzie złapał go w gilotynę, skoczył z Kreftem na ziemię i zmusił go do poddania. No, zawodnik, który wygrał piątą walkę z rzędu, naprawdę z całkiem solidnymi rywalami, bo czy Artur Bielecki, czy Aleksander Georgas, też ktoś mi... A, Lambert Achjadow przed czasem, to też jest bardzo dobre zwycięstwo. Więc to jest ciekawy zawodnik, któremu wszyscy powinniśmy się przyglądać, bo... Czy matchmaker KSW przygląda się Romkowi Szymańskiemu? Tak, przyglądam się, no przecież oglądałem jego walkę. Dobrze, ale no wiesz, w takim sensie, że widzisz potencjał, gdzieś jego miejsce w przyszłości na waszych galach. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że tak. No to bardzo fajnie, bo naprawdę Romek wydaje się fajnym chłopakiem. Jacek Kreft, mogę tak zakulisowo powiedzieć, że nie był jakoś wybitnie przygotowany do tej walki, także myślę, że będzie trochę to zimny prysznic dla Jacka i obudzi się, bo ma chłopak naprawdę spory potencjał, tylko czasami brakuje go po prostu na sali treningowej, a jak pokazała ta walka, no samym charakterem jednak się nie wygrywa pojedynków. Także tutaj gratulacje dla Romana Szymańskiego. Idąc dalej, przeskoczymy na razie Freak Fight, pójdziemy do walki kobiet. Barbara Nalepka bardzo szybko pokonuje Kasię Urban, która zdobała jednak mimo wszystko Nalepkę uderzyć i lekkiego knockout sprzedać, ale no trochę po amatorsku dała się poddać, bo tam trzy kombinacje zajęły Basi Nalepce, żeby Kasię poddać. Wojek, wnioski. Gdzie widzisz Basię Nalepkę na polskiej scenie MMA, jeżeli chodzi o kategorię kobiecą? No, jakby za wielu tych kobiet walczących w Polsce nie ma, no i takich, które wygrywają i faktycznie jakby trenują i startują na poważnie. No trudno tutaj mówić o jakichś mocnych rywalkach, tu w przypadku Katarzyny Urban. Ona po tym, jak trafiła dobrym ciosem na Lepkę, sama właściwie wpakowała jej się do parteru. Bardzo niefrasobliwie widać, że ta dziewczyna, mimo że w stójce bije mocno i ma całkiem solidne zaplecze kickbokserskie, no w parterze nie za wiele ogarnia i tutaj Nalepka to pokazała. No, jak na razie wygrywa i jakby no trudno też mieć do niej pretensje, że dostaje takie, a nie inne rywalki. Myślę, że żeby tak wyjaśnić te wszystkie animozje, powinno dojść do starcia z Badurek. Wiem, że teraz też gdzieś w planach jest ta walka z Kasią Sadurą, która co prawda jest debiutantką, ale no, ona na pewno postawi dużo trudniejsze warunki. Nalepce zresztą wygrała z nią na zawodach amatorskich i to jest w ogóle no, główna sparing partnerka Karoliny Kowalkiewicz. I też bardzo mocna dziewczyna, więc no, albo ta walka Badurek, albo walka z Kasią Sadurą, to są myślę pierwsze poważne pojedynki, które czekają na Lepkę w karierze. No, Marcin Rogowski tu Kasię Sadurę od dłuższego czasu namawiał na jakieś starty, bo no, miałem okazję widzieć Kasię na treningach, sparingach. To jest naprawdę potencjał, warunki fizyczne, talent, wszystko jest na miejscu, także to taka lekka, cicha broń w Gracie Barra Łódź i jestem bardzo ciekaw, jak właśnie pójdzie ten pojedynek z Nalepką. Oby do niego doszło, bo wydaje mi się, że to fajne zestawienie. A Kasia Urban z Gosią Smaczniak, ciężki bój, a tutaj taka wpadka, czy jest jakiś tutaj, wiesz, potencjał w Kasi Urban, czy... Bo ona chyba nie jest najmłodsza w ogóle z tego, co tak z kulisowo się dowiedziałem, że to jest dziewczyna tam koło 30, tak? Czy... No, dziwi mnie, że jednak, no skoro w pewnym momencie management Kasi Urban zrezygnował z walki z Kasią Lubońską, a wystawił za chwilę
ją na Basia Nalepkę. No i to jeszcze w kategorii wyżej właściwie, bo Katarzyna Urban też na amatorskim pucharze KSW walczyła jakby no już tam, gdzie nie trzeba było tak bić bagi w niższej kategorii, więc trochę nie rozumiem jakby dlaczego została rzucona tak szybko na tak trudną rywalkę, kiedy no ewidentnie widać, że w parterze sobie po prostu jeszcze nie radzi. No, no jestem ciekaw. No życzę jej dobrze, ale na razie to kolorowo to nie wygląda. Myślę, że naprawdę tutaj te braki parterowe są tak duże, że powinna trochę wstrzymać się ze startami i popracować nad tym, bo no będzie po prostu przegrywać, tak? I to nie jest kickboxing, to jest MMA. I jeżeli Basia Nalepka po pół roku nietrenowania parteru poddaje ją bez problemu, tak? To myślę, że no coś jest na rzeczy. Możemy przejść do People's Main Event na tej gali, czyli Jakub Szostak pokonuje Janusza Delewskiego przez TKO. Walka, można powiedzieć, błyskawiczna, bo 30 sekund. Jak udzieliły ci się jakiekolwiek emocje, Wojek, w tej walce? Nie. No mi też nie. No, też trzeba powiedzieć wprost, że takie pojedynki nie mają żadnego sensu. I ja wiem, że są osoby, które chcą się sprawdzić w MMA, jak Jakub Trypson. No ale no jakby z Januszem Dyleskim to nie ma żadnego sensu i no mnie walki, których wynik potrafię właściwie co do sekundy już przewidzieć, bo to można sobie obstawiać po prostu, czy walka Janusza Dyleskiego będzie trwała 30 sekund czy 24. No, zupełnie mnie to nie interesuje i no, to jest strata mojego czasu, tak. Czyli co, wolałbyś zobaczyć Jakuba z Kamilem Bazelakiem, jak to było na wstępie? Szczerze mówiąc, podejrzewam, że Kamil Bazelak, mimo wszystkiego złego, co można o nim powiedzieć jako zawodniku MMA, no jednak spróbowałby w ogóle nawiązać. Czegokolwiek. No tak. A czy wy widzieliście, z kim Kamil będzie walczył teraz? Nie śledzę. Z Tamrosem Ekonomu. Rewanż. Rewanż, wielki rewanż. Żartujecie. Nie, prawda, najprawdziwsza. Boże święty. Oświecił nas. Jakim się sportem zajmuje w ogóle, prawda? Okej, no. Okej, dobra. A Koprzostak, tak, bo wokół niego, wbrew pozorom, żeby się śmiać czy nie śmiać, miałem okazję z Jakubem rozmawiać i on ma ciekawe podejście w sumie do swojej kariery. Traktuje to bardzo hobbystycznie. Broń Boże, właśnie stara się teraz odlepić od siebie łatkę freak fightów. Argumentując to dosyć ciekawie, powiedział, że boi się w ogóle wejść w takie jakby garnitur freak fightowy, bo po prostu nie chce sobie zepsuć się reputacji jako sportowca i tego wszystkiego, co osiągnął, żeby to nie wpłynęło na jego pracę trenerską. Myślę, że w ogóle ciekawe, takie, nigdy nie słyszałem takiej argumentacji i z tego, co mi tak zdeklarował przed kamerą i za kamerą, że nie będzie brał. Będzie oczywiście brał lżejszych rywali, słabszych, też koło tam rekordów 0-0, ale nie będą to właśnie Trypsony i inne tego typu postacie, Najmany. Jak wam się w ogóle takie podejście podoba i czy Jakub będzie w stanie sobie odlepić tą łatkę? Nie, no powiedzcie mi, bo może ty, Piotrek, jesteś bardziej w temacie. Czy, tak. Czy rzeczywiście za Jakubem jest taka rzesza fanów kulturystyki i czy rzeczywiście no, on niesie za sobą pewną wartość dodaną do każdej gali? Znaczy no, tak, no, zainteresowanie, no wiesz, sam fakt, że dostał chyba ze 3 propozycje walk przed tą walką, tak? To już o czymś świadczy. No okej, okay, znaczy my ale wiemy, że nam brakuje... Ciężko mi ocenić, bo ja nie jestem ze świata kulturystycznego, tak? Ale no sam po jego fanpage'u widać, ma tam chyba tam 50 tysięcy fanów i każdy jego post to są, wiesz, tam setki lajków, także... Wydaje mi się, że na pewno ma wokół siebie duże zainteresowanie, tak? Jest rozpoznawalny chociażby przez to, co robi na kanale Track Nutrition, te wszystkie tam zapytaj trenera, inne tego typu akcje. Na pewno jest rozpoznawalny i na pewno no, bardziej rozpoznawalny niż większość zawodników MMA, bo tak bym powiedział. Wiecie, tylko no, tak naprawdę u nas w tej chwili wiadomo, że jeżeli jakiś organizator chce naprawdę zrobić coś, co w miarę mu się zapnie finansowo, to musi to podbudować freak fightem, a takich freak fighterów jest na chwilę obecną deficyt, tak? Bo oprócz Trypsona, Najmana, tak? No nie mamy za bardzo teraz kogo tutaj przychwycić do walki MMA i... No nie tak, wiem, to dobrze czy źle? No bo moim zdaniem to dobrze, że ta scena się wyczyści z takich ludzi.
Że nikt, że już powiedzmy ten taki, wiesz, no nie wiem, rynek wszystkich ludzi a la Najman, nie wiem, ozdoba, no teraz pojawia się Trypson, tak, ale że to, że nawet powiem, że Trypson już nawet nie pasuje do tej samej kategorii, co Marcin Najman. Tak, no właśnie, bo to jest jakby dwa rodzaje freaków, tak? Jest ozdoba, jest Najman. O czym my gadamy w ogóle, z kitu? No tak, no ale to wiesz, to są freaki, które są nie do przełknięcia.